To jest podcast Finanse bardzo osobiste. Gromadź oszczędności, ciesz się życiem, inwestuj i pomagaj innym. Ja się nazywam Marcin Ibuć, a Ty słuchasz właśnie audycji o zdrowym i sensownym podejściu do życia i pieniędzy. Zaczynamy! Cześć, witam Was bardzo serdecznie na Wtorku z Finansami numer 30, czyli cotygodniowym spotkaniu, w ramach którego na żywo, bez tabu i na luzie rozmawiamy sobie o finansach. Bardzo gorąco pozdrawiam wszystkich słuchaczy mojego podcastu oraz widzów kanału na YouTubie, którzy słuchają i oglądają Wtorki z Finansami w czwartki albo inne fajne dni tygodnia. Temat dzisiejszego spotkania brzmi 7 życiowych decyzji o wielkich finansowych konsekwencjach. Za chwilę stanie się jasne, o co w tym chodzi, ale przedtem chciałbym podzielić się z Wami bardzo miłą wiadomością. Spojrzałem dziś rano do Google Analytics i okazało się, że w ciągu ostatniego miesiąca mój blog, Finanse bardzo osobiste, odwiedziło ponad 100 tysięcy osób. 100 tysięcy osób w jeden miesiąc. To jest niesamowicie miła dla mnie wiadomość, bo pękła taka magiczna granica. Granica, która kiedyś wydawała się być całkowicie poza moim zasięgiem. I doskonale wiem, że zawdzięczam to Wam, moim słuchaczom, czytelnikom i widzom, dlatego na wstępie chciałbym z całego serca Wam podziękować. Podziękować za to, że odwiedzacie blog, że jesteście ze mną na Wtorkach z Finansami, że słuchacie podcastów, że oglądacie filmy na YouTubie i że polecacie Finanse bardzo osobiste swoim znajomym. Dziękuję z całych sił, bardzo to doceniam i chcę Was zapewnić, że będę robić wszystko, aby czas spędzony ze mną był dla Was jak najlepszą inwestycją. A skoro obiecałem dbać o Was czas, to przejdźmy teraz do dzisiejszego tematu. Często powtarzam, że jeśli my nie przyjmiemy takiej świadomej kontroli nad naszymi pieniędzmi, to wcześniej czy później problemy finansowe przejmą kontrolę nad naszym życiem. Brak pieniędzy oznacza, że musimy z wielu rzeczy rezygnować, że nie możemy działać na miarę naszych możliwości, że zamiast realizować nasze pasje, nasze marzenia, musimy gasić finansowe problemy, finansowe pożary. I czasami słyszę, że ludzie bogaci ciągle myślą o pieniądzach, a to jest bzdura. O pieniądzach obsesyjnie myślą ludzie biedni, którym tych pieniędzy brakuje. Nie mam więc żadnych wątpliwości, myślę, że Wy też ich nie macie, że pieniądze mają ogromny wpływ na nasze życie. Ale to działa oczywiście w dwie strony. To, co robimy i decyzje, które podejmujemy, mają ogromny wpływ na nasze finanse i na to, czy ostatecznie jesteśmy bogaci, czy nie. Dlatego dziś chciałbym Wam opowiedzieć o życiowych decyzjach, które niosą ze sobą ogromne finansowe konsekwencje. Konsekwencje, z którymi później żyjemy przez długie lata, które decydują o jakości naszego życia, a do których bardzo często nie jesteśmy w ogóle przygotowani. Na blogach finansowych, również na moim blogu, znajdziecie różne porady dotyczące na przykład sposobów na oszczędzanie. To jest wdzięczny temat, bo ich wprowadzenie w życie szybko przynosi konkretne efekty. To są takie sprawy w rodzaju nie pij drogiej kawy na mieście, rzuć palenie, rób kanapki do pracy, by nie płacić za lunch, czy prowadź domowy budżet itd., itd. To wszystko są jednak takie zagrywki taktyczne, których efekty mogą być łatwo zaprzepaszczone przez błędne decyzje znacznie większego kalibru. Anglicy mają takie powiedzenie penny wise, pound stupid, które można luźno przetłumaczyć jako mądrość w sprawie groszy i głupotę w sprawie złotych. Dotyczy to sytuacji, w których z ogromnym zaangażowaniem szukamy drobnych oszczędności, a jednocześnie nie dostrzegamy o wiele ważniejszych problemów, które mogą zrujnować nasze finanse. I szukając takich ważnych życiowych decyzji, stworzyłem listę tych, które moim zdaniem niosą ze sobą największe finansowe konsekwencje, a do których nie sposób przygotować się na przykład w szkole. Jestem szalenie ciekawy, co o tej liście myślicie. Oto ona. Pierwszy punkt na tej liście, wiecie jak brzmi? Związek z właściwą osobą. Dla wielu sprawa nieoczywista i pozornie odległa od finansów. Tymczasem nie ma chyba większego złodzieja życiowej energii i czasu niż związek z niewłaściwą osobą. Trwanie w toksycznych relacjach nieuchronnie prowadzi do degradacji jakości życia
również pod względem finansowym. I no, najbardziej spektakularnym finałem jest oczywiście rozwód i związana z nim walka o kasę. Zobaczcie, co w komentarzach na blogu pisali niektórzy czytelnicy, kiedy poruszałem kiedyś ten temat. White napisał tak. Niewłaściwa osoba nie będzie pozwalała poradzić sobie ze wszystkim, a wręcz może pociągnąć cię na dno. Kolega trafił na toksyczną kobietę, która się zadłużała, nie pracowała i była krętaczem. Kosztowało go to wiele pieniędzy. White? Kolega? Nie. Mam wielką nadzieję, że nie dotyczyło to ciebie. Jakie jeszcze komentarze na ten temat się trafiały? Tatiana pisała tak. Absolutnie powalił mnie punkt numer jeden i zgadzam się w nim w 100%, zwłaszcza z perspektywy osoby, która takiej właściwej osoby jeszcze nie znalazła. Spotkałam natomiast tę niewłaściwą i konsekwencje tego ponoszę od kilku lat samodzielnie, utrzymując dziecko. A Agnieszka pisze, wiążąc się z osobą, która nas nie inspiruje i nie popycha na przykład do samodoskonalenia i rozwoju, albo z kimś, kto nałogowo wpędza się, a w związku także drugą osobę, w długi, sami możemy popaść w tarapaty, albo w najlepszym przypadku żyć jałowym życiem. Na szczęście działa to również w drugą stronę. Związek z właściwą osobą, która nas kocha, która pomaga nam się rozwijać, która motywuje nas i dodaje nam skrzydeł, to jest prawdziwy katalizator pozytywnych zjawisk w naszym życiu. Punkt numer dwa to wybór wykształcenia i zawodu. Wiem. Wiele osób powie tu, że w ich przypadku jest już za późno. Ale moim zdaniem nie jest. Za 10 lat można być już naprawdę świetnym ekspertem w innej, nowej dziedzinie, o ile nas ona pasjonuje. Moja starsza córka ma dzisiaj 14 lat. I kiedy patrzę na jej przyjaciół i myślę sobie, że te małolaty za 10 lat będą miały 24 lata i będą lekarzami, prawnikami, neurobiologami, nauczycielami, informatykami, czy w ogóle będą wykonywać zawody, które dziś jeszcze nie istnieją, no wydaje się to nieprawdopodobne. Ale to działa i skoro działa to w przypadku dzieci, to dlaczego miałoby nie dotyczyć dorosłych? Nie ma sensu, moim zdaniem, tkwić w schyłkowej profesji, której nie lubimy i robić to tylko dlatego, że kiedyś źle wybraliśmy. Dziś świat jest pełen możliwości. 10 lat minie tak czy siak i tylko od nas zależy, gdzie wtedy będziemy. I jeszcze jedno, tak z perspektywy rodzica, musimy pomóc naszym dzieciom dokonać też tutaj mądrych wyborów. Bo kiedy widzę bezrobotnych absolwentów kończących egzotyczne kierunki, to zadaję sobie pytanie, człowieku, na co ty liczyłeś, wybierając taki kierunek edukacji? Zobaczmy jednak, jak wygląda punkt trzeci, a brzmi on tak. Mądry zakup mieszkania lub domu. To jest decyzja warta kilkaset tysięcy złotych, a często podejmowana w fatalny sposób, na podstawie emocji albo na podstawie opinii nieznających tego tematu członków rodziny. Jeśli dodatkowo podeprzemy się tutaj źle zaciągniętym kredytem hipotecznym, no to szybko możemy zamienić piękny sen o przytulnym mieszkaniu w brutalny koszmar z komornikiem w roli głównej. Bardzo ważnym elementem, który warto wziąć pod uwagę przy podejmowaniu takiej decyzji, jest lokalizacja naszego domu. I nie chodzi mi tutaj o bliskość do centrum, tylko sprawę znacznie ważniejszą. O miejscowość, którą wybieramy na swój dom. Czy na pewno musisz spędzić życie w miasteczku, które się wyludnia i w którym panuje wysokie bezrobocie? Dziś do wyboru masz dowolne miasto w Unii Europejskiej. Jeżeli więc w twoim mieście jest ciężko, to pora się pakować albo rozwinąć biznes internetowy mniej zależny od lokalizacji. Co mamy dalej na naszej liście? Kolejny punkt, na który chciałbym wam zwrócić uwagę, to unikanie długów. No myślę, że dla wszystkich tych, którzy mnie znają, nie jest to żadnym zaskoczeniem, że na mojej liście coś takiego musiało się pojawić. Unikanie długów konsumenckich. To moja mantra. Ale nie tylko moja. Mam ogromną przyjemność przedstawić wam człowieka, znacznie bardziej utalentowanego ode mnie, który zapytany o najważniejszą finansową poradę odpowiada: unikaj długów. Oto 30 sekund finansowej mądrości od multimiliardera i jednego z największych inwestorów na świecie, Warrena Buffetta.
Jakiej mógłbyś udzielić rady osobie, która patrzy na swoje finanse i chce je uporządkować? Przede wszystkim nie zaciągaj długów, których nie będziesz mógł spłacić. Co do zasady, jestem przeciwnikiem długów. Przeciętny człowiek będzie miał o wiele szczęśliwsze życie, jeśli będzie unikać długów. Nie zadłużaj się na karcie kredytu. Nie ma najmniejszego powodu, by płacić 18% za pieniądze. Ja nie potrafiłbym się bogacić płacąc 18%, niby jak inni ludzie mieliby tego dokonać. Unikaj długów. Kredyty i pożyczki konsumenckie są największym, najgroźniejszym, najbardziej brutalnym wrogiem na drodze do finansowego bezpieczeństwa. W bezwzględny sposób drenują nasze portfele, z ogromną skutecznością pozbawiają nas ciężko zarobionych pieniędzy. Są jak kula u nogi, jak kamień u szyi, jak taki ciężki balast, który z trudem dźwigamy na własnych barkach. Zamiast cieszyć się finansową wolnością, co rano ruszamy do pracy, żeby tyrać na spłaty odsetek. To bez sensu, bo część naszego cennego życia poświęcamy, harując jak niewolnicy, na rzecz wierzycieli. Długi to najbardziej destrukcyjne, najgorsze, najbardziej okrutne, najbardziej bezwzględne i mógłbym tak jeszcze długo, ale przejdźmy lepiej do punktu piątego. A ten punkt piąty wygląda na mojej liście tak. Ciągły rozwój i zwiększanie dochodów. Chcesz skończyć szkołę, dostać pracę i spokojnie przepracować do emerytury? Zapomnij. To się skończyło w poprzednim stuleciu. Licząc na taki scenariusz, skończysz na ulicy, albo jako człowiek strajkujący o kilkaset złotych podwyżki, albo jako człowiek bezdomny. Ciągła nauka, zdobywanie nowych umiejętności, rozwijanie sieci kontaktów i konsekwentne negocjowanie wyższych pieniędzy za swoją coraz lepszą pracę, to jest taki skrócony przepis na skuteczne poprawianie sytuacji materialnej. Więcej informacji na ten bardzo ważny temat będzie w moim kursie online Jak mieć więcej pieniędzy. A my tymczasem przejdziemy sobie do punktu szóstego, który brzmi tak. Właściwe ubezpieczenia. Czego dotyczy ten punkt? Na drobne finansowe perturbacje i nieprzewidziane wydatki jest Fundusz Bezpieczeństwa, o którym opowiadałem na wtorku z finansami numer 22. Natomiast receptą na wielkie finansowe katastrofy są właściwe ubezpieczenia. I nawet jeżeli jesteś niepoprawnym optymistą, koniecznie zadbaj o kilka z nich. I taki ubezpieczeniowy plan minimum to po pierwsze OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, po drugie ubezpieczenie mieszkania od ognia i innych zdarzeń losowych, po trzecie ubezpieczenie kosztów leczenia podczas podróży zagranicznych i po czwarte w wielu, choć nie we wszystkich przypadkach czyste, proste, ochronne ubezpieczenie na życie. Nie będę tego punktu rozwijał, na ten temat też jest osobny odcinek wtorku z finansami, a my przejdźmy sobie zobaczyć, jaki jest kolejny punkt. Punkt siódmy to samodzielne odkładanie na emeryturę. No i tak, ktoś może powiedzieć, że temat nudny jak flaki z olejem, bo cały czas o nim się gada, że jest zbyt odległy. ZUS powinien o ciebie zadbać? No może i powinien, ale nie zadba. Dzieci też nie. Bo będą wtedy miały na głowie swoje dzieci, swoje wydatki i swoje kredyty hipoteczne. No, spotykam się czasem też z takimi stwierdzeniami, że po co odkładać, nie dożyję. Jeżeli faktycznie uważasz, że nie dożyjesz, to zapomnij o wszystkich powyższych punktach, nabierz kredytów ile tylko się da, przygotuj dobry testament, żeby rodzina nie dziedziczyła twoich długów i baw się do upadłego zapożyczone pieniądze. Wcześniej tylko przemyśl tak na wszelki wypadek, co zrobisz, gdy jednak dożyjesz, podobnie jak ponad 80% twoich rówieśników. Tak właśnie wygląda ta moja prywatna lista życiowych decyzji o największych finansowych konsekwencjach. Jeżeli w tych sprawach nie dokonamy mądrych wyborów, to wszystkie tam kafe latte i cappuccino, macchiato i nie wiem co jeszcze, wszystkie te rzeczy, z których zrezygnujemy na mieście, niewiele nam raczej pomogą. I kiedy pierwszy raz opublikowałem tę listę na blogu w 2015 roku, to wywiązała się pod tym wpisem bardzo ciekawa dyskusja. Moi czytelnicy wskazali jeszcze kilka punktów, a trzy dodatkowe dopisałem do tej pierwotnej listy, tworząc takie swoiste top 10.
Zanim Wam jednak te trzy dodatkowe punkty pokażę, jestem bardzo ciekawy, co o tym wszystkim myślicie. Przechodzę teraz do Waszych pytań, przechodzę do Waszych komentarzy. Kamil pyta, na razie o inny temat oczywiście. Marcinie, czy wiesz, czy po przelaniu pieniędzy z OFE do IKE będę mógł zrobić transfer do obecnego IKE obligacje? Będziesz, według mojej najlepszej wiedzy, w oparciu o lekturę projektu ustawy, taki transfer nie będzie możliwy. Będziesz prowadzić dwa oddzielne IKE. To IKE BIS, które powstanie z przekształcenia OFE, będzie tworem oddzielnym. Tam środki będą inwestowane w inny sposób, inne będą zasady jego działania, a IKE obligacje, które masz teraz, w całości sfinansowane twoimi prywatnymi pieniędzmi, to będzie osobne IKE i ich połączenie, przynajmniej na etapie tego projektu, nie przypominam sobie, żeby było możliwe. Co ma sens, bo tam również ze względów podatkowych i z tego, jak jest pobierana opłata, takie rozdzielanie tych produktów będzie prostsze. Ten temat został przesunięty na po wyborach, więc zobaczymy, jak to ostatecznie będzie z tym OFE, ale jak będziemy dysponować już prawem w pełni gotowym, to oczywiście też do tego na blogu powrócę. Co jeszcze, jeśli chodzi o Wasze pytania? Kuba pisze. Marcin, myślę, że jestem w stanie udźwignąć wyższą ratę kredytu hipotecznego. Chcę zmienić harmonogram spłat, co byłoby bardziej efektywne. Ten sam okres i raty malejące, czy wyższa rata stała, ale skrócić okres kredytowania z 25 na 20 lat. Kuba, tak naprawdę masz tutaj pełną swobodę, dlatego że w zależności od banku, w którym jesteś, to może być bardzo prosta procedura, czyli idziesz do banku, mówisz, że chcesz nadpłacić, składasz taką dyspozycję i w dyspozycji zaznaczasz, czy ma być skrócony okres, czy obniżona rata. Kiedy ja nadpłacałem mój kredyt hipoteczny, to szczególnie na początku, gdy te raty były wysokie, to przede wszystkim skupiałem się na obniżeniu raty, bo to mi dało takiego pozytywnego kopa, ponieważ z miesiąca na miesiąc rata była niższa i ja widziałem, że robię postępy. Kiedy skraca się okres kredytowania, to tego nie widać, więc warto sobie zrobić jakąś inną wizualizację, gdzieś w Excelu pokazywać, jak skraca nam się okres kredytowania. Natomiast jeżeli będziesz nadpłacać regularnie, to tak naprawdę sam ustalasz dowolny harmonogram spłaty, bo za każdym razem kwoty spłaty mogą być różne. Możesz nadpłacać tak, jakbyś miał harmonogram według spłat malejących, czy tak jak według spłat według rat równych. Często banki w sytuacji, kiedy chcesz skrócić okres kredytowania, proponują podpisanie aneksu i inkasują za to dodatkowe pieniądze. Więc jeżeli w Twoim przypadku by tak było, to pewnie nie zmieniałbym tego okresu, tylko bym sobie nadpłacał takie kwoty, jakbym chciał, pilnując tego osobiście. Ja jeszcze wtedy, kiedy nadpłacałem kredyt, musiałem na piechotę chodzić do oddziału i rzeczywiście miesiąc w miesiąc to robiłem. Teraz zostawiając na bok tę psychologię, z takiego czysto finansowego punktu widzenia, jeżeli skrócisz okres kredytowania, no to oczywiście z automatu będą pobierane wyższe raty, w których będzie więcej spłacanego kapitału, więc ten kredyt możesz nadpłacić szybciej. Więc jeżeli chcesz to oprzeć na dyscyplinie, to wtedy sobie obniżaj ratę i chodź, i wtedy najwyżej zwiększaj te kwoty nadpłaty w kolejnych miesiącach, tak jakbyś spłacał ten kredyt sam według rat równych, lub zrób tak również wtedy, jeśli wymagałoby skrócenie okresu podpisanie aneksu, a jeżeli nie, jeżeli to jest proste, jeżeli chcesz mieć temat z głowy, to możesz podpisać aneks, skrócić okres kredytowania. Tak jak widzisz, tutaj nie ma jednoznacznej decyzji, dlatego że no matematycznie bardziej opłaca się skrócić okres, ale jeżeli będziesz sam nadpłacał ten kredyt w takich samych kwotach, jakbyś nadpłacał przy ratach równych, masz większą elastyczność i możesz sobie jeszcze obserwować postęp przy malejącej racie. Kolejne pytanie o kredyt we frankach szwajcarskich. Pytanie od Damiana. Damian pyta, Marcin, jak się zapatrujesz na temat ostatnio popularny? To jest unieważnienie umowy kredytowej we frankach szwajcarskich. Jest sens tracić czas, energię i pieniądze na zakładanie sprawy sądowej, a następnie liczyć na przychylne rozstrzygnięcie. Zdecydowanie jest sens, zdecydowanie wiele spraw jest wygrywanych, więc to podkreśla, że jest ten sens, tylko nie w procesach grupowych, tylko raczej w procesach indywidualnych. Natomiast zbliża się data, w którym
Trybunał, Europejski Trybunał Sprawiedliwości ogłosi swoją decyzję w zakresie kredytów we frankach szwajcarskich. To jest kwestia tygodni, więc może warto też poczekać i zobaczyć, jakie będzie orzeczenie tego Trybunału, bo może się okazać, że jeszcze łatwiej jest o to walczyć. Lecimy dalej. Gosia pisze, edukowanie dzieci dopisałabym do listy. No tak, zdecydowanie. Ten punkt o dzieciach też się jeszcze w naszej dyskusji pojawi. Kamil pisze, punkt 5, chcę zmienić pracę. Patrząc na ogłoszenia, to w 80% są wymagania angielski i Excel. Obecnie tych umiejętności nie używam, więc się na kurs języka zapisałem, aby go odświeżyć i myślę o kursie Excela. No dokładnie, o to chodzi. W każdej chwili możesz swoje umiejętności szybko zmienić, a dzisiaj można tego dokonać bardzo, bardzo szybko. Dominik zadał pytanie o budżet domowy, o księgowanie wydatków. Dominik pyta tak. Pytanie o budżetowanie w czasie zakupów przez internet. Jak księgujesz na przykład kupowanie dwóch par butów przez internet, gdzie z góry wiesz, że jedne zwrócisz? Kasa była wydana, więc teoretycznie powinno się ją wrzucić do wydatków na buty, ale to znów zaczernia obraz, ile rzeczywiście poszło rocznie na ubrania czy buty. Dominik, podejście kasowe. Kasa wydana, wypłynęła z kieszeni, więc w budżecie jest zaksięgowana jako wydatek. Przymierzasz buty, może zwrócisz, może nie, różnie bywa. Może je wyślesz, przesyłka zaginie, nigdy nie odzyskasz pieniędzy. Więc kasa wydana, wyszła z konta, księgujesz wydatek. Jak kasa wróci, to zaksięgujesz sobie w tej pozycji z powrotem wpływ. Na jedno wyjdzie, a będziesz cały czas miał w swojej aplikacji do budżetu domowego faktyczny, rzeczywisty obraz rzeczywistości, bo przecież dopóki ten wydatek nie wróci, to tych pieniędzy nie masz. Jeśli sprzedawca z jakichś powodów to zakwestionuje, to tych pieniędzy mieć nie będziesz. Budżet i to, co się dzieje w aplikacji, ma pokazywać stan faktyczny, więc zdecydowanie podejście kasowe. Damian pyta, Marcin, a co sądzisz o zadłużeniu konsumenckim na 0% przy założeniu, że mam pokrycie na natychmiastową spłatę, ale środki te przeznaczam na inwestycje? Na jakie inwestycje? No weźmiesz raty 0% na, nie wiem, 10 miesięcy, czy na 12 miesięcy, czy na 24 miesiące. Rozumiem i planujesz, że te pieniądze ulokujesz na lokacie. No nie wiem, kupisz coś za jaką kwotę? 5 tysięcy, 10 tysięcy? Policz sobie, ile będzie wynosiła kwota zarobionych przez ciebie odsetek. To nie będą duże pieniądze. I za ten zysk minus podatek Belki ryzykujesz to, że raz się spóźnisz przy spłacie i raty 0% przestaną być 0%. Musisz pamiętać o terminowym ich regulowaniu. Musisz przejść całą tę procedurę starania się o ten kredyt. Ja mam proste podejście do zakupów, które nie obciąża mnie też psychicznie. Zamiast starać się o kredyt, jeżeli mam gotowe, kupuję, zapominam, idę dalej. Przeznaczam mój cenny czas i energię na zastanawianie się nad to, jak najwięcej zarobić, a nie żeby pilnować, czy w terminie spłacę ratę 0%. Nie widzę celu i sensu, żeby z tego w takiej sytuacji korzystać. Gdybyś z jakichś powodów mógł coś kupić znacznie taniej, gdybyś był, nie wiem, na etapie budowania zdolności kredytowej, przepraszam, pozytywnej historii kredytowej pod kredyt hipoteczny, to jest to jakiś tam pomysł. Ale tak, po prostu niepotrzebne nastawianie się na ryzyko versus policz to na kalkulatorze. Kilkadziesiąt złotych potencjalnego zysku. Lepiej pomyśl, jak zarobić 1000 w miesiąc, a nie kilkadziesiąt złotych w 2 lata. Jedziemy dalej. Darek pyta tak. Marcinie, gdybyś miał dzisiaj budować swój portfel inwestycyjny pod nadchodzący kryzys / spowolnienie gospodarcze w sytuacji, gdy dolar, złoto są już wysoko, pytam konkretnie o procentowy podział na depozyt, obligacje indeksowane, inflację, złoto, akcje, może inne rozwiązania. W tym moim portfelu jest niewiele zmian. Jest tam trochę mniej w tej chwili akcji, więcej złota, trochę więcej gotówki, dużo obligacji indeksowanych inflacją. Opowiadałem o tym ostatnio. Ja nie robię jakichś wielkich przebudowań tutaj w portfelu, bo po pierwsze ten kryzys przyjdzie, ale może przyjdzie za 3 miesiące, może za rok, a może za 2 lata. W zależności od tego, jak będą zachowywać się konsumenci, jak będą zachowywać się banki centralne. I ja nie robię, nauczyłem się tego na twardo poprzez kilka nieudanych prób takiego timingowania rynku. Nie robię już z rynkiem tego typu zakładów.
Idziemy dalej. Magda. O, Magda ma super wiadomość. Pochwalę się, że wczoraj podpisałem umowę na stałe i wynegocjowałem świetną podwyżkę. Zamiast myśleć, na co ją wydam, myślę tylko o tym, o ile więcej będę mogła oszczędzać na wymarzone mieszkanie. Brawo, Magda, super, serdecznie Ci gratuluję. W dużej mierze to zasługa Twojej działalności internetowej, Marcinie. Na wtorkach z finansami i blogu zostaje na stałe. Bardzo Ci dziękuję, bardzo serdecznie gratuluję. Super, super wiadomość. Uwielbiam dostawać te wiadomości od Was. Jarek pisze. Marcinie, w jaki sposób radzisz przechowywać złoto w postaci fizycznej? Skrytka bankowa, safe, zakopać w ogródku, w domu, w szufladzie, plus ubezpieczenie przed kradzieżą. Tu mam takie dylematy, nie? Bo zawsze jak powiem, że warto tak albo siak, to zawsze śmiałam, to już wiemy, gdzie on czy ma swoje złoto fizyczne. Ja moje złoto fizyczne trzymam w sejfie, a gdzie się ten sejf fizyczny znajduje, to nie powiem. Oczywiście taki sejf może być również w banku, to może być skrytka. Nie zakopywałbym na pewno tego w ogródku. I nie ubezpieczam złota przed kradzieżą. Wiele polis chyba takich rzeczy nawet nie pokrywa. Trzeba by było specjalnie to w odpowiedni sposób te kosztowności gdzieś tam wpisać, ale nie jestem pewny. Dobra, Alicja pyta. Problemy z kredytem w BIK w 2001 roku. Co robić? Mój nie mąż i ja, tak a propos punkt pierwszy z naszego dzisiejszego spotkania, wspólnie staramy się o kredyt hipoteczny. A, to przepraszam, w sensie pozytywnie, związek z właściwą osobą. Złożyliśmy wniosek i sprawdziliśmy jednocześnie historię w BIK-u. Znaleźliśmy w raporcie kredyt z 2001 roku, którego mój nie mąż w ogóle nie pamięta. Najpierw był spłacany regularnie, a nagle po kilku latach ma po 1000, nawet 3000 dni opóźnienia. Co zrobić? Czy to możliwe, że BIK ma błędne informacje? Co zrobić, żeby bank nie odmówił nam kredytu? Tak, to jest możliwe, że BIK może mieć błędne informacje. A jest również możliwe, że twój nie mąż, partner, ale nazwasz nie mąż, to trzymajmy się tej nomenklatury, po prostu faktycznie o tym kredycie zapomniał. Co trzeba zrobić? Przede wszystkim udać się do tej instytucji, u której zaciągnięty był ten kredyt. Nie do BIK-u, tylko do tej instytucji, w której zaciągnięty był ten kredyt. Poprosić o informację, o podstawę tego wpisu. Jeśli informacja jest nieprawdziwa, to tam się występuje o natychmiastowe usunięcie tej informacji i ta instytucja natychmiast ma to wykreślić. Jeżeli faktycznie było jakieś zadłużenie do spłacenia, to trzeba po prostu to zadłużenie jak najszybciej spłacić. Niestety to zadłużenie i to opóźnienie, jeżeli faktycznie było do tego podstawa, będzie w tej historii widoczne, bo negatywna historia kredytowa w BIK-u jest widoczna dłużej. Więcej znajdziesz informacji na ten temat na moim blogu, ale pierwsze miejsce, do którego trzeba się udać, to czy to był bank, czy firma pożyczkowa, mam nadzieję, że bank, od razu tam i zobaczyć, kto wpisał to zadłużenie, z jakiego tytułu i zwrócić się z prośbą o jego wykreślenie. Albo natychmiastowe, jeśli to jest niesłusznie, wtedy to będzie można załatwiać i nie będzie miał negatywnego wpływu na historię, albo jeśli było słuszne, po prostu zapomniałem, trudno i trzeba po prostu to jak najszybciej uregulować, spłacić i wykreślić, i zmienić status tego zadłużenia na spłacone. Tak, bo w tej chwili jest na czerwono, że zadłużenie jest wymagalne i opóźnione. Mateusz wyłączył Netflixa, żeby wtorek obejrzeć. Kurczę, dzisiaj wam coś przeczytam, coś Netflix może mieć problemy. Kurczę, po ciężkim dniu już Netflix odpalony, a tu nagle wtorek z finansami. Alarmuje i trzeba było serial wyłączyć. No i bardzo dobrze. Netflixa zawsze znajdziesz chwilę, a wtorki z finansami są na żywo. Możemy sobie porozmawiać. Piotr pyta o ETF-y. Wchodzić w polskie ETF-y. Mały wybór czy rynki zagraniczne? Pytanie, z którym nie zdążyłem tydzień temu, chcąc inwestować poprzez ETF-y. Czy jest sens wchodzić w tych kilka dostępnych na GPW, czy od razu szukać maklera dającego dostęp do rynków zagranicznych? Druga opcja nigdy Ci nie przeszkodzi. Zdecydowanie warto się rozejrzeć w ofercie rynków zagranicznych. Ja na tym będę jeszcze pisał na blogu zgodnie z obietnicą. Ten poprzedni odcinek o ETF-ach był jedynie wstępem i tam również ustosunkuję się do tego, o co pytasz, do ryzyka walutowego, do prowizji i do PIT-u, czyli do podatków. I już ostatnie dwa pytania. Adam pyta, musiałem pominąć odcinek o aplikacji budżetu, jaka to aplikacja. Ja korzystam z aplikacji YNAB,
Dokładnie tak. Jak odpowiada poniżej Anatol, Anatol, dzięki serdecznie. Dziękuję Ci bardzo serdecznie za pomoc. Słuchajcie, to już zupełnie na zakończenie dwie małe rzeczy. Po pierwsze, chciałem Wam pokazać jeszcze te trzy punkty, o których które wskoczyły na tą listę i w tej chwili stanowią moje top ten. Te punkty są takie. 8. To jest dbanie o zdrowie. No, wiadomo, nie? Głupio jest wydać wszystkie pieniądze inaczej, jak jest takie powiedzenie, że najpierw ktoś przez pół życia traci zdrowie, żeby zdobyć pieniądze, a przez drugie pół życia traci pieniądze, żeby odzyskać zdrowie. Więc jak najbardziej dbanie o zdrowie, nie będę tego rozwijać. Właściwy wybór przyjaciół i znajomych, zbliżony do punktu pierwszego. No i też nie prosty temat, ale bardzo prawdziwy. Decyzja o liczbie dzieci oraz ich właściwe wychowanie. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejsze spotkanie. Tradycyjnie przeczytam Wam jeszcze perełkę z mojego inboxa i bardzo Wam dziękuję za te wszystkie maile. Są super. Słuchajcie, w każdym tygodniu po kilka takich maili chce się żyć. Jeszcze jak zobaczyłem rano te statystyki tych 100 tysięcy ludzi, którzy w tym miesiącu byli na blogu, bardzo, bardzo Wam za to dziękuję. A dzisiaj historia Marka. Marka, który jest w trakcie walki z długami, ale zobaczcie, jak fajnie myśli, jak świetne robi postępy. Pisze tak. Witaj Marcinie. Napisanie tego maila zaplanowałem sobie na początku bieżącego tygodnia po wysłuchaniu kilku odcinków twojego podcastu. Głównie historie osób, które opowiadały o swojej walce z długami. No więc pisze. Co do ogółu, moja historia jest podobna do wielu, który znasz i czytasz. Na początku kwietnia tego roku policzyłem sobie wartość swoich długów. Wyszło tego 31 085 zł. Złożyły się na to kredyt gotówkowy na samochód, linia debetowa w koncie, a resztę stanowiły pieniądze pożyczone od znajomych lub zaległe płatności. Minęły 4 miesiące i z 31 tysięcy udało mi się zejść do kwoty 26 175, czyli 5 tysięcy złotych w dół. A do końca września planuję spłatę kolejnych 1085 zł, czyli razem 5995 spłacone 5 miesięcy i koniec z pozostałymi pożyczkami. Od początku tego roku zapisuję wszystkie wydatki w aplikacji i okazało się, że średnio miesięcznie wydaję około 1500 zł więcej niż wynosi moja stała pensja. Oprócz niej mam jeszcze premie i pozostałe dochody. Jakoś nie dostrzegałem, że te dodatkowe dochody uciekają mi przez palce, a długi, choć maleją, to nie tak szybko, jakbym chciał. I Marek pisze, że wyciąłem niepotrzebne wydatki, jak na przykład Netflix 43 zł na miesiąc, słodycze 25 zł na tydzień. Zastąpiłem je zleceniami stałymi na konto oszczędnościowe w innym banku niż ROR, żeby utrudnić sobie do nich dostęp. Mam nadzieję, że będziesz miał chwilę, żeby odczytać moją wiadomość. Nie spodziewam się odpowiedzi, bo wiem, jak wiele podobnych wiadomości otrzymujesz, ale napisanie do ciebie pomogło mi dostrzec pewne istotne aspekty mojego planu oraz dało małego kopa motywacji do dalszej walki. Pozdrawiam serdecznie, Marek. Oczywiście, że odczytam. Czytam każdą taką wiadomość. Otrzymasz też ode mnie oczywiście odpowiedź, ale przede wszystkim chcę ci powiedzieć, że robisz super postępy, że trzymam za ciebie z całej siły kciuki. I to jest kolejny dowód na to, że wy dobrze wiecie, co robić z finansami. To są proste, konkretne, działające rzeczy. I trzymam za was wszystkich stałej siły kciuki. Jak zwykle dziękuję bardzo serdecznie za dzisiejszy wtorek. Jeszcze ostatni rzut oka na komentarze. Ostatnia rzecz, słuchajcie. Na Facebooku rzuciłem taki post z informacją, że szukam copywritera. Szukam osoby, która pomoże część moich pomysłów, które na razie mają formę konspektu, ubrać i napisać jako konkretne teksty. Jeżeli jest to dla Was interesujące lub jeżeli znacie kogoś, kto byłby tym zainteresowanym, to na Facebooku i na blogu są na ten temat informacje. A na dzisiaj to już wszystko. Zapraszam Was bardzo serdecznie za tydzień na kolejny wtorek z finansami. Trzymajcie się. Cześć.